Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwi widzami, w wierze. Kościół jako instytucja posiada zbiór swoich praw. Pośród nich znajduje się również definicja Kościoła. Prawno-kanoniczna definicja Kościoła prowadza podział między duchownych a świeckich. Taka polaryzacja Kościoła ma swoje konsekwencje. Jakie są tego konsekwencje i jak długo one działają? O tym w dzisiejszym programie serdecznie zapraszam. Jest z nami ksiądz profesor Jan Persson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, księży, profesorze. No właśnie, to prawno Kanoniczne pojęcie kościoła wprowadza jasne rozróżnienie między duchownymi a świeckimi. Taki, taki, taki podział wprowadza dosyć jasną i wyraźną polaryzację społeczeństwa, które wchodzi w skład Kościoła. Jakie są konsekwencje takiego podziału? Właściwie musimy wrócić do kościoła w późnym średniowieczu, kiedy można mówić o sojuszu ołtarza stronem, kiedy cała społeczność cywilna, wspólnota polityczna, dzisiaj powiedzielibyśmy, należała do Kościoła, więc praktycznie wszyscy obywatele, może z wyjątkiem diaspory żydowskiej, była oszczona i partycypowała w życiu Kościoła, i w tym sensie możemy mówić o zespoleniu się. Państwa i religii. O harmonijnej lub trudnej nieraz w niektórych wypadkach współpracy jednej i drugiej społeczności, o pewnej rywalizacji, o całkowite zwierzchnictwo nad wtedy jeszcze nie było pojęcia narodu, ale nad społeczeństwem, które podlegało księciu, czy, czy królowi, czy Cesarzowi i mówiliśmy ostatnio o tym, że wspaniale to rozróżnienie pomiędzy społecznością religijną, czyli Kościołem, a społecznością polityczną, czyli imperium, czy regnum, dopracowali prawnicy i teolodzy na dworze, jeśli wolno tak powiedzieć, papieża Gelazego. Pierwszego, Oni mówili o pewnej autonomii, ale także współpracy w zakresie religijnym zwierzchność papiestwa, w zakresie doczesnym zwierzchność władzy świeckiej. W sprawach spornych trudno odwołać się do jakiegoś arbitra. I ta doktryna w jakimś sensie została przez zarówno władców, jak i papieństwo rozwijające się i można powiedzieć rosnące także w siłę pod koniec pierwszego tysiąclecia została zapomniana. Dlatego dochodziło do permanentnych napięć i konfliktów wewnątrz tej cywilizacji chrześcijańskiej pomiędzy władzą świecką a zwierzchnością duchowną. Ten słynny, trwający przez wieki spór o inwestyturę rozbijał, można powiedzieć, tę jedność społeczeństwa chrześcijańskiego i powodował raz przewagę władzy papieskiej nad cesarską czy królewską, innym razem przewagę władzy świeckiej która wcale nie była taka świecka, dlatego że władca świecki był poddanym kościoła, można powiedzieć, podlegał biskupowi czy papieżowi, ale jednak w systemie feudalnym o tym też wspominaliśmy przynajmniej przez kilkaset lat nowo obierany opat, nowo wybierany biskup był zatwierdzany przez władcę świeckiego. Mało tego, w bardzo wielu przypadkach musiał składać przysięgę jako lennik, ponieważ otrzymywał, powiedzmy, insygnia władzy biskupiej czy opackiej, berło, z ręki księcia, króla lub cesarza, składał przysięgę na posłuszeństwa, i czci wobec władzy świeckiej. Oczywiście to się kłóci z dzisiejszym wyobrażeniem relacji czy obecności Kościoła w społeczeństwie, w państwie, w systemie demokratycznym, ale to powodowało ogromne napięcia i powodowało też opłakane skutki dla życia Kościoła. Nie łudźmy się, władca świecki, król czy książę, miał bardzo żywotny interes w tym, żeby jakieś opactwo czy jakieś biskupstwo w jego państwie było obsadzone przez człowieka wobec niego lojalnego, najlepiej krewniaka, kogoś z rodziny. Stąd trafiali się biskupi czy opaci kompletnie nie z tej bajki, można by powiedzieć, a więc ludzie, którzy w ogóle. Życiem Kościoła się nie interesowali, ale traktowali te funkcje jako pewien element kariery, ponieważ pochodzili z rodziny książęcej czy królewskiej. Ta piramida władzy i zależności od najwyższego suwerena aż do, do rycerza i chłopa powodowała, że, że Kościół w swoich działaniach. Był często skrępowany, mało tego, nie mógł spełniać swojej ewangelizacyjnej misji, ale zawsze coś za coś. Władca świecki otaczał instytucje kościelne a więc parafie, klasztory, szpitale, szkoły ochroną nie tylko zbrojną, ale także wspierał. Wszystkie dzieła kościelne finansowo fundował klasztory, budował, tworzył nowe parafie, a więc można mówić, że ta zależność struktury kościoła od władzy świeckiej z jednej strony bardzo dobrze kościołowi służyła, ale z drugiej strony czyniła misję kościoła zależną od widzi władców i od układów politycznych. I dlatego przez wieki, jeśli ktoś chciał Kościół Chrystusowy reformować, to najpierw jako opat, czy jako teolog, czy jako zakonnik, czy jako biskup, czy wreszcie jako papież, chciał wyzwolić, można powiedzieć, Kościół spod nadmiernie opiekuńczej władzy świeckiej. Ten spór szedł przez wieki, szedł przez prowincje kościelne, przez poszczególne kraje. Powodował ogromne napięcia pomiędzy papiestwem, a na przykład cesarstwem. I ten, ta, ta, ta właściwie wieloletnia wojna, czy, czy, czy kłótnia wewnątrz cywilizacji chrześcijańskiej zakończyła się ostatecznie reformą gregoriańską od... Od imienia papieża, któremu udało się, można powiedzieć, uwolnić na przykład kwestię mianowania opatów czy biskupów z gestii, z ręki władzy świeckiej. Ale to wcale nie oznaczało, że sprawa czy problem się skończył, dlatego że przez następne wieki, już w epoce odrodzenia, a także nawet w czasach nam współczesnych, Pewne zwyczaje i pewne, można powiedzieć, nie tylko grzecznościowe, relacje pomiędzy Kościołem i państwem czy Kościołem i poszczególnymi państwami, także w demokratycznych systemach prawnych pozostały i w dzisiejszym układzie życiu, na przykład, Kościoła w, w Niemczech, czy czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Italii, czy w Polsce, te relacje można określić jako, jako swego rodzaju autonomię, niezależność, a z drugiej strony jednak Kościół współpracując w niektórych dziedzinach, na przykład w dziedzinie szkolnictwa z państwem, pozostaje jednak zależny od władzy politycznej. Może nie wprost, może nie, nie jest skrępowany w głoszeniu Ewangelii, ale mamy na przykład w Polsce świadomość, że nauczanie religii we szkole publicznej jest związane z umową pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a państwem kościelnym, stolicą świętą, dokładnie, stolicą apostolską, w tak zwanym konkordacie, czyli w umowie, która uzgadnia pewne relacje i to powoduje wzajemną zależność. Nie jest więc tak, że kościół katolicki w Polsce jest społecznością oddzieloną radykalnie od państwa albo wręcz przeciwko państwu skierowaną. Możemy raczej mówić o symbiozie życzliwej współpracy, choć w praktyce oczywiście do pewnych Zgrzytów czy napięć dochodzi, bo na tym świecie instytucji doskonałych nie ma. Problem naszego dzisiejszego programu to, jak dalece w średniowieczu ta publiczno-prawna pozycja Kościoła wpływała na przykład na życie w samej wspólnoty katolickiej. Ponieważ teologia nie zajmowała się właściwie Tajemnicą Kościoła. Kaznodziejom, biskupom, katechetom w zwyczajnym nauczaniu wystarczało to, co wypracowali ojcowie Kościoła i to, co można znaleźć na przykład w dziejach apostolskich czy u świętego Pawła więc mówiono o Kościele jako matce, o Kościele jako niewieście, o Kościele jako, jako winnicy pańskiej czy czy arce nowego przymierza, i to zupełnie wystarczało. Natomiast na poziomie relacji państwo-kościół, czy władza świecka raczej, a, a, a wspólnota kościelna, dochodziło co jakiś czas do sporów i napięcia. Dlaczego? Dlatego, że kościołem zajmowali się teoretycznie tylko prawnicy. Stąd przez kilkaset lat, Praktycznie aż do, aż do XV wieku nie istnieje coś takiego jak teologia kościoła czy namysł teologiczny nad tajemnicą kościoła, a jeśli to pojawia się tylko przy okazji. Zajmowali się tym prawnicy, którzy oczywiście cały czas budowali, można powiedzieć, czy tworzyli w ramach tej chrześcijanizacji, czyli cywilizacji katolickiej, cywilizacji chrześcijańskiej umocowanie prawne władzy papieskiej i jej niezależność czy autonomia względem władzy publicznej, władzy świeckiej, władzy książęcej, królewskiej czy cesarskiej. W samym Kościele taka wizja Kościoła jako społeczności prawnej, czy cywilnoprawnej, prawno-kanonicznej, rodziła podział na dwie, ale ten podział narastał. Właściwie sposób naturalny, można powiedzieć, już od IV-V wieku, kiedy życie zakonne, życie mnisze pojawiło się na większą skalę. Co się działo? Otóż ci, którzy chcieli żyć ideałami ewangelicznymi, wstępowali do wspólnot zakonnych. Męskich, potem także żeńskich. Dla pań, dla niewiast, dla dziewcząt. I... Powoli w świadomości chrześcijańskiej utrwalało się przekonanie i ono funkcjonuje w Polsce do dzisiaj. Czy ono jest poprawne? Być może będziemy mieli okazję o tym kiedyś powiedzieć, bo nie do końca. Mianowicie, jeśli chcesz być doskonały, zostaw wszystko i pójdź za mną realizując ideały Ewangelii we Wspólnocie Zakonnej. Utrwaliło się przekonanie, trochę szkodliwe i trochę skrzywione, że żeby być prawdziwym, stuprocentowym Chrześcijaninem, uczniem czy uczennicą Pana Jezusa, trzeba żyć w zakonie, we wspólnocie zakonnej, a więc posłuszeństwo, ubóstwo, dziewictwo. Natomiast ci, którzy pozostają w świecie, czy uprawiają rolę, czy wykonują jakieś rzemiosło, czy zajmują się e, wojowaniem jak rycerstwo, czy pa, e, są głowami panującymi jako książęta, czy królowie, czy cesarze. Oni, jeśli mają szansę się zbawić, to dużo mniejszą niż tamci e, wybrańcy, którzy są e, ludźmi w stu procentach idącymi za Chrystusem i realizującymi tak zwane rady ewangeliczne. I to przekonanie powodowało, że także w kaznodziejstwie, w nauczaniu kościelnym, w ustawodawstwie można powiedzieć kościelnym traktowano katolików świeckich, wiernych świeckich, mężczyzn i kobiety jako tych, którzy w kościele mają przede wszystkim stronę bierną, a więc istnieje kościół nauczający i kościół, nau który to nauczanie przyjmuje. Nauca nauczający to oczywiście duchowieństwo. Sama nazwa polska, staropolska, duchowieństwo jest yy, logiką tamtego czasu, bo jeżeli my jesteśmy duchowieństwo, to oni są ziemstwo. To oni są ciele, cieleśni, ci, którzy nie należą do duchowieństwa. Więc ludzie duchowni to ci, którzy idą za duchem Ewangelii, a ci pozostali, o, tu jest problem. I on, jest. oni, można powiedzieć, przyjmują, chcąc nie chcąc, choć nie, nie mówiono tego w sposób tak ostry, ale w świadomości wszystkich i ludzi żyjących w zakonach i Kleru, czyli jakonów, prezbiterów, biskupów i wśród teologów, wśród profesorów od XII-XIII wieku mamy środowiska uniwersyteckie. Mamy przekonanie, że są właściwie dwa rodzaje chrześcijan na świecie: ci doskonalsi, ci wybrańcy, którzy są duchownymi, i ci, którzy są większością. Wierni świeccy, którzy są drugim gatunkiem, takim trochę słabszym, gorszym i mającym mniejsze szanse na zbawienie, którzy zajmują się sprawami świeckimi małżeństwem, życiem w rodzinie, życiem w świecie polityką, wojną, pokojem, uprawą roli, gospodarką i wszystkimi tymi świeckimi sprawami. Stąd pojawia się też taki ideał, Duchownego, który nie zajmuje się. I potem prawo kanoniczne zaczyna zakazywać duchownym prowadzenia na przykład handlu, prowadzenia interesów, zajmowania się sprawami ekonomicznymi jako sprawami ziemskimi, a więc z natury rzeczy. To się przeniosło w życie zakonne, gdzie. Wspólnoty na przykład cystersów tutaj u nas na pomorzu. To jest Pelplin, to jest Oliwa, potem Benedyktynki, Cysterki, Benedyktynki w Hełmie nad Wisłą, Kiedy, czy w Toruniu. Mianowicie dwa chóry zakonne. Jeden dla szlachcianek, ten, który zajmuje się. Liturgią śpiewaną, śpiewaną liturgią godzin po łacinie i tak dalej. I drugi niższy, który zajmuje się pracami fizycznymi. Dwa gatunki sióstr zakonnych. To funkcjonowało aż do lat 60., jeszcze w latach 70. XX wieku. Te siostry, które wcześniej były w tym Dolnym Chórze, no, dołączały się później, bo już zlikwidowano po reformie soboru. II Watykańskiego, te dwa chóry, że tak powiem dwa, dwa rodzaje zakonnic czy zakonników, one dołączały się później bardzo nieśmiało do tych wyższych, do tych lepszych, do tych doskonalszych, które pracą fizyczną, pracą w ogrodzie, pracą w gospodarstwie zakonnym się nie zajmują. Tu są konsekwencje bardzo, bardzo daleko idące tego podziału. Myślę, że te konsekwencje też bardzo widać w liturgii, gdzie przez długie, długie lata. Ci świetcy stają się, tak jak ksiądz profesor powiedział, taką dużą, żeby nie powiedzieć, nie użyć takiego kolokwialnego słowa, masą, ale bierną, gdzie nie znają łaciny, która stała się na długie, długie lata językiem kościoła, przez co nie wiedzą do końca, w czym uczestniczą. Tak, i zachowało się, na przykład, kiedy, kiedy się pisze: Król Jagiełło, y, bitwa pod Grunwaldem i przygotowania do bitwy, co zrobił rano o świcie nasz król. Wysłuchał, wysłuchał, wysłuchał mszy świętej. Kiedy Sobieski idzie e, pospiesznie z armią, e, z husarią, z kawalerią, e, z piechotą pod Wiedeń, maszeruje bardzo szybko, codziennie rano król nasz miłościwy wysłuchał mszy świętej. E, nawet e, słownictwo pokazuje... Że jest jeden ksiądz, prezbiter, który ją sprawuje, i są pozostali w przykazaniach kościelnych w Niedzielę i Święta Mszy Świętej to przed wojną, jeszcze po wojnie przy Świętej pobożnie wysłuchać. Dopiero lata 60. we Mszy Świętej w Niedzielę i Święta pobożnie uczestniczyć. Oczywiście to wcale nie znaczy, że król, wysłuchując pobożnie Mszy Świętej, był wyłączony z jej przeżywania, ponieważ, jak wiemy, nasi władcy to byli ludzie księgi, to byli ludzie uczeni, to byli ludzie przygotowani, którzy funkcjonowali w świecie intelektualnym, którzy korzystali z różnych podręczników, z książek, czytali Pismo Święte, rozważania, a więc byli przygotowani, uczestniczyli w tej Mszy Świętej z całą pewnością. Być może lepiej niż my w naszych czasach, kiedy liturgia eucharystyczna jest w języku ojczystym. Ale to pojęcie, że w kościele występują właśnie dwa rodzaje wiernych chrześcijan, ci świeccy, którzy są troszeczkę upośledzeni, i ci wyróżnieni poprzez powołanie. Zakonne czy kapłańskie. Tutaj możemy mówić, że to się troszeczkę odcisnęło na, na życiu katolików, i to jest konsekwencja namysłu nad tajemnicą Kościoła, nad rzeczywistością Kościoła, który to namysł był dokonywany przede wszystkim przez kanonistów, a więc przez prawników, oczywiście ludzi Kościoła, zakonników, takich jak Durandus. Czy inni, którzy komponowali wizję społeczeństwa chrześcijańskiego stosując narzędzia prawnicze, żeby dość jasno rozgraniczyć kompetencje władzy świeckiej i władzy duchownej. Można powiedzieć też, że samo życie kościelne spowodowało specjalizację, a więc wykształcenie się Sporej grupy duchowieństwa życia zakonnego, i w tym momencie jednak rozejście się tego ideału świętości, który znajdujemy tego powszechnego powołania do świętości, które znajdujemy na przykład w listach świętego Pawła czy w dziejach apostolskich, oczywiście różne ruchy odnowy. Odnowy religijnej, duchowej, próbowały te różnice pomiędzy powołaniem duchownym a powołaniem świeckim w Kościele zasypać, próbowały ożywić na nowo te to, to powszechne powołanie do świętości, ale to się nie udało aż do drugiego soboru watykańskiego. I w tym sensie możemy mówić, że żyjemy w bardzo błogosławionych, pięknych dla Uczniów i uczennic Chrystusa czasach, kiedy to cały Kościół uczy, przypomina, że w powołaniu do wiary, w powołaniu do świętości jesteśmy absolutnie równi. Czy to jest papież, czy to jest małe dziecko, czy to jest analfabeta, czy to jest człowiek pracujący fizycznie, czy to jest ktoś, który ma 10 godzin na dobę na modlitwę, czy ktoś, który ma kwadrans na dobę na modlitwę. My wszyscy jesteśmy równi w powołaniu do świętości i to powołanie realizujemy w różnych środowiskach i w różnoraki sposób, ale ta doktryna powtórzmy doktryna starożytnego kościoła, pierwszych wieków wróciła z całą mocą i została przez nas. Nie dzięki naszej mądrości, ale dzięki działaniu Ducha Świętego odkryta i przypomniana na Drugim Soborze Watykańskim. W takim razie trzeba było tutaj zadać pytanie, co w, te, co w tym czasie robili wierni świeccy, gdy byli właśnie, mówiąc w cudzysłowie, tą mniej, znaczy większą liczebnie, ale mniej ważną grupą w Kościele. Jak sobie radzili właśnie ze swoim na przykład uczestnictwem we mszy świętej? Wtedy i to zresztą przetrwało aż, aż do naszych czasów. Mianowicie uczestnictwo w liturgii składało się z elementów oczywiście łacińskiej Mszy Świętej, w której uczestniczono, śpiewając pieśni w języku narodowym. Ludzie wykształceni, znający łacinę, korzystali z modlitewników. A więc rozumieli treść Mszy Świętej, natomiast pozostali uczestniczyli w niej, można powiedzieć, przeżywając symbole, które dokonują się, czy czynności, patrząc, śpiewając pieśni. Wtedy też, można powiedzieć, praktycznie od wczesnego średniowiecza aż do czasów nowożytnych wykształcił się model, Zwyczaj bardzo rzadkiego przystępowania do Komunii Świętej. Dzisiaj, także jako Kościół w Polsce, cieszymy się z rosnącej liczby wiernych, którzy nie tylko uczestniczą w niedzielnej świątecznej liturgii, ale przy, uczestniczą w niej w sposób pełny, a więc przyjmując Komunię Świętą. Przez całe wieki, przez pewnie więcej niż tysiąc lat, przyjmowanie Eucharystii było zarezerwowane praktycznie do kilku ważniejszych uroczystości w roku kościelnym. Mało tego, ludzie, którzy autentycznie dążyli do świętości, potem wyniesieni na ołtarze, przystępowali do Eucharystii codziennie. Ale była, była, było tak wielkie poczucie niegodności, a więc tak e, możemy powiedzieć, e, ta formacja miała też zalety. Jakie? Mianowicie człowiek e, u, uczestniczył w Eucharystii, czy słuchał Mszy Świętej i miał poczucie majestatu i świętości Boga, o co dużo trudniej w naszych czasach. E, lęk przed Bogiem. Świadomość grzechu i konieczność pokuty tak mocno zdominowały mentalność w, w pewnych okresach i w pewnych wiekach, że nawet ludzie święci, nawet w życiu zakonnym przyjmowano komunię świętą tylko co jakiś czas. I znajdujemy oczywiście tego odzwierciedlenie w regułach np. przykład Kamedułów, czy Kartuzów, czy Benedyktynek, gdzie przyjmowanie Eucharystii naprawdę ograniczało się tylko do kilku czy kilkunastu większych uroczystości świąt w roku kościelnym. Jeżeli jakaś pobożna święta księżna czy królowa, czy ktoś ośmielał się przyjmować Eucharystię codziennie, to tylko po uprzedniej spowiedzi świętej, a więc spowiadano się wtedy codziennie, Mając świadomość, że za chwilę, że za godzinę, za dwie, jeszcze pokolenie moich rodziców, a więc ludzi sędziwych już dzisiaj, przyjmowanych do pierwszej Komunii Świętej, przygotowywanych powiedzmy przed wojną w czasie II wojny światowej czy zaraz po niej, miało też świadomość, że do Komunii Świętej no, można po spowiedzi i z wielkim lękiem może jeszcze na zajutrz no co najwyżej za tydzień, e, widzimy jak, e, jak ta e, myśl pastoralna kościoła zmieniła się. E, dzisiaj akcentuje bardziej miłość i moc e, Chrystusa, odkupiciela i miłosierdzie Boga, a mniej e, niegodność człowieka. Strach przed. czy lęk przed, przyjęciem przed, przed niegodnym przyjęciem Komunii Świętej. Oczywiście, Taka formacja i takie rozłożenie akcentów, jak powiedzieliśmy, też nie pozostaje bez skutków, dlatego że w wielu krajach, już na zachodzie, myślę, że już w Polsce, powoli możemy obserwować jakieś, jakieś stępienie sumień i e, zbytnią śmiałość w przystępowaniu do Eucharystii. Na to się składa wiele czynników, także myślenie demokratyczne. A więc odejście od tej hierarchicznej wizji, piramidalnej wizji Kościoła, spowodowało także zmiany w duchowości. Ponieważ jesteśmy w stanie pielgrzymów, więc nigdy nie możemy mówić o tym, że Kościół przeżywa tajemnice Boże w sposób doskonały. Dziękujemy księdzu profesorowi za przybliżenie tego prawnokanonicznego pojęcia Kościoła i jego konsekwencji i też teraz to... dla życia duchowego one są także dzisiaj bardzo widoczne. Tak. I zapraszamy naszych widzów na kolejny odcinek z Panem Bogiem. Z Bogiem.